Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny, chyba ostatni odcinek z Plague Tale Innocence. Witamy się w menu wyjątkowo, bo nagrywam odcinek jeden po drugim. How are we going to find mommy? We'll get her out of there, Hugo. Right, that's enough hanging around. Hey, wait! Millie's sad. She'll be alright. But can't we help her? That's why we're here. To help her get revenge. And to keep her alive. We got the kid and the rats. We're invincible. Roderick, he's 5 years old. Oh, shit! What's the matter? Melly, calm down. Those fucking rats blocked the safest entrance. They didn't mean to do it, Melly. We don't have a choice. We have to try the great door. But watch out. Oh, Melly, wait! Is she angry with me? No, she's just angry full stop. But give her a little time, Hugo. Niepokojące, znowu widzę, że OBS zaczął klatkować. No kurde, ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, co się dzieje z tym tytułem. Ale jednocześnie też mówi, że nie gubi klatek, więc nie wiem. We have a job to do. Right, I'm going back. Be careful. Oh shit. They'll be seen. Hey! Stop! I'm going to help him. Stay here. I hope they make it. She knows the town. She'll lead them a dance. We have to take advantage. A ja już umiem zrzucać hełmy zwykłym kamieniem, ale mamy Roderika. Good job. I might have got a little carried away. Ależ chrupło. Changed a lot since last time. The bells, the cathedral, Amicia. That's where Vitalis is. Which means mother is too. That bastard's gonna get a surprise. First, we have to find the others. Coś czuję, że tu będą przerąbane sekwencje. Ale muzyka oddaje jak zwykle. The important thing is that the Grand Inquisitor came through of the bite. What's that shaking? It's the rats. They're here, beneath us. So they're the ones who destroyed everything. Look at the ground. Kiedy przytrzymujesz podczas celowania w szczury, a pod spodem znajduje się uwięzione stado, pojawia się czerwona mgiełka. Znisz źródła światła, aby uwolnić szczury. Okej. Nie pogniewajcie się, jeśli tak zrobię. They won't come out as long as there's light. Teraz co? Bierzemy szczury. Wow. I om. Wow. Ale czy one nas przez to nie zjedzą? Chyba nie, nie? No jakby w sekwencji w zamku było jasno pokazane, że Hugo może sobie spokojnie wśród nich stać po prostu i krzywdy nam nie zrobią. Zobaczmy. Głupio by było teraz zginąć przez szczury. Nie, to jest chyba etap, gdzie już naprawdę nie musimy się bać szczurów. O, ten też może tu przebiegać, jak mu się podoba ekstra. Dobra, no wracajcie tam już, no. Już. Myślę, że się zaczniemy lubić chyba. Gdzie? Tam, dobra, ale tu widzę mgiełkę. Nie, tam jest mgiełka, dobra. Bo ja nie to widziałem.
A, tylko tam ci mają te. Pochodnie. Nara! Gdzie tam uciekasz? Chodź tu! Dobra. O, nawet nie musiałem. O-o. To niedobrze. Bardzo niedobrze. O, nie mam kamieni. Sorry. Ale to może być koniec naszych przygód. A teraz już cię słuchają? Dobra, chyba nam... Dobra, ale może go zeżrą, jak w nich wbiegnie? Dobra, spadamy. Dobra, kamienie mi są potrzebne. Teraz mu mogę rzucić w łeb, ale nie mam kamieni. I wouldn't touch that if I were you. Why? The flagellants whipped themselves with it. It's probably got bits of flesh in it. Oh, I see. Dyscyplina. W obliczu rosnącej liczby zakonów i ruchów religijnych kościół nakazuje inkwizycji całkowite wytępienie herezji, polecając ściganie dulcynianów, fraticellich i flagellantów. Przekonani, że ludzkość zasługuje na karę od Boga, pokutują oni za grzechy, narzucając sobie publiczną dyscyplinę i kalesząc ciało podczas biczownych procesji. Na ironię losu zakrawa fakt, że wędrujący od wioski do wioski flagelanci przyczynili się do rozprzestrzenienia zarazy. No tak, jak kurde biczują się i chlapią tą krwią na prawo i lewo i kawałkami mięsa, no to... Właśnie, nomen omen. Rozprzestrzeni mi zaraz. Dobra, czyli jak już szczuraki się czymś zajmą i zaczną żreć, to w pewnym momencie przestają nas słuchać. To dobrze wiedzieć. Dobrze, że też że ten jeden nie był jakiś taki szczególnie ochoczy w... ściganiu nas i dało się uciec, coś to prawda, narzucał tymi oszczepami, znaczy włóczniami. Ale no tyle ociężale mu to szło, że nas nie trafił. Dobra, zaraz spróbujemy jakoś ściągnąć tego łucznika. No w sumie mogę mu rzucić w łeb po prostu. Kamieniem i będzie po sprawie. O. Albo możemy też uwolnić szczurasy. A zejdziesz do nas? Nie, chyba nie. Wow! Dobra, teraz sobie możemy przyczmychnąć tutaj i zobaczyć, co my tutaj możemy stąd zrobić. A, jednak widzi. Ale ja też go widzę. Nara. No, szczurki się nie przydały, niestety. Ale to nic. Dobra, to już tak widzę, że bardziej będą chyba takie otwarte konflikty. Albo po prostu ja źle gram. Też jest taka możliwość. Tu też mogłem szczury wydobyć. Widzę, że w bardzo wielu miejscach mogę te szczury sobie tutaj przywoływać. O, tam jest jeszcze jeden koleś. Jest koleś, a ja mam wolne szczury. No to kurde, przecież to się idealnie... Aaaa! Ja mu tam nie zgaszę tego. Dobra, to nie, to tylko wezmę sobie to i spadam. I idziemy w tamtą stronę. O, tu jeszcze mogę szczury uwolnić. Kurde, masakra, jaką ja tu potężną armię mogę zawezwać. Ale dobra, to zróbmy, tak? W sensie, które dam radę, to je sobie wezmę. Teraz widzę, że bardzo dużo kamieni będę potrzebował, żeby sobie wytwarzać amunicję.
Także może jednak upgrade związany z ilością amunicji nie byłby taki zły. Właśnie torba z Aboto. Luminosa i Somnum. Nie, raczej to mi już nie jest potrzebne. Ale więcej amunicji jak najbardziej. Jak na złość właśnie nie chce się teraz amunicję pojawiać do zebrania. Materiały na wytworzenie właśnie tych zgaszaczy. Spoko, ale... kamieni samych w sobie nie. Ej, no kurde, on tam stoi. I to jest chyba droga, którą my musimy sobie obrać. Bo tu nigdzie indziej nie przejdziemy. No jest dużo szczurów. Może mógłbym go tu zwabić. Tylko on ma tę pochodnię taką... czy w sumie mogę mu ją zgasić, nie? Nic nie stoi na przeszkodzie. Mam taką technologię. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj do góry. O, narzędzie. Jak śmieszne było umiejscowione w ogóle. Czy ja mam? Nie, nie mam. Nie mam jak odwrócić jego uwagi. Ale mogę go tu zawołać po prostu. To mu zgasimy. I om nom 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 nom. I dobranoc. Dobra, mamy tu coś do podniesienia? Mam. O, kamienie, dobrze. Kamienie potrzebne. Dobra, ty bierzesz tego. Let's go. I wish I was strong like that. Mate, you have an army of rats. Roderick, do we have to open this? I don't see a lever. I'll take care of it. On your mark. Alone? Do you want to do it? Tylko nie wiem, że się rozdzielimy. Roderick, you're up. Yeah. To jest ostatnia rzecz, która nam jest teraz potrzebna. Come on through. Quickly. Look out. Jesteś? Jesteś, dobrze. Dobra, co my tutaj mamy? Tam ktoś jest? Nie, ale tam pewnie jest... tak jest, gniazdo szczurów, dobra. Gdzieś jeszcze są? Tam jest jedno. I tam jest jedno, dobra, trochę ich tu jest. To dobrze. Tam możemy sobie przygasić. Bardzo ochoczo nas tutaj widzą. Najlepiej by było ściągać... nie interesuj się. Ściągać tych najbardziej opancerzonych, bo temu to ja zawsze mogę w głowę rzucić i po robocie. I szkoda na nich szczury marnować. Tu zrobimy tak. Nie wiem, czy oni się tu interesują ciałami swoich poległych towarzyszy, czy niekoniecznie? Czekajcie, bo tam się aż prosi, żeby spróbować dorzucić. A, dobra, interesują się, spoko. No to chodź, zobacz, czemu on tak leży na ziemi. Chodź, zobacz. Chodź, zobacz. O! My bad, nie widziałem łucznika. Dobra. Tam zgasimy. I zaraz będziemy próbować. Jednak nie jesteśmy aż tak niezniszczalni, jakbym chciał, żebyśmy byli. O, on tutaj idzie? To niedobrze. Dobra, no chyba nie podejdzie, nie? Przez szczury nie będzie próbował przełazić. Tak by zdrowy rozsądek nakazywał. Dobra, trzeba tutaj być
ostrożniejszym delikatnie. Czy on w nie wlezie? Nie, uciekł, dobra. Myślałem, że wejdzie w te szczury. Dobra, no faktycznie... O! Faktycznie jest tam łucznik. No chodź, chodź. Taki cwany jesteś, to chodź. Dobra, odwróć się w końcu. Daj przejść. Bym miał trochę lepszy obraz tej całej sytuacji tutaj. Nie, będziesz tam stał teraz. No dobra. Łucznik się zaalarmił. No to chodź, chodź. Taki cwany jesteś, to chodź. Dobra, poczekamy, aż im agro spadnie. I spróbujemy się tu jakoś przedostać dalej. Najgorszy ten łucznik, kurde, od tego to sobie zdejmiemy bez problemu. Ten łucznik będzie najgorszy syf nam tam robił. Że najprościej byłoby chyba zrobić tak. No właśnie. Co? A, to wy, dobra. Spoko, to dajcie mi jeszcze rzeczy pozbierać. Bo bez rzeczy to ja tu jestem, kurde, letko bezużyteczny. Już, 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 no spoko, widzę was tam. To ja tu muszę pozbierać. Uwierzcie mi, że to są ważne rzeczy. I uwierzcie mi, że w waszym interesie jest, żebym ja je miał przy sobie. To nie jest moje widzimisię. To jest rzecz konieczna. Listen, Vitalis is at the cathedral. That's all very well, but the whole battalion is coming our way. You need to get out of here. Take the stairs. The house has an exit on the other side. The one that's on fire. We can't go back. Go. We'll meet you on the other side. Be careful. Come on. The house. No też mi się średnio podoba, że płonie, ale no cóż, nie mamy innego wyjścia. O, to tu się z szczurami nie będziemy mogli za bardzo pewnie posiłkować. Locked. I'll break it down. Swine. You see? Guards are coming. Roderick, take cover. We'll handle them, Hugo. Have fun. Dobra, 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 dobra. Pyk. No i chuj, no i cześć. Kurde, serio, przełączanie się tu pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, zwłaszcza w takiej sytuacji, to jest masakra jakaś, no. Tu zgaś, tu rzuć kamieniem, tu ten, tu tamto. Faktycznie mogłem to też pogasić wcześniej. To też moja wina. Więc tak też zrobimy teraz, żebym szczury już miał gotowe po prostu. Bo one mi tutaj nie mogły pomóc za bardzo, bo... Sam się udupiłem z tym wszystkim. Hop. Dobra, teraz możemy próbować. Locked. I'll break it down. You swine. You see? The guards are coming. Roderick, take cover. We'll handle them, Hugo. Dobra, kogo damy radę, to oni też od razu nas zauważyli wtedy. Też trochę lipa.
Om nom 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 nom. Dobra, daj mi tylko swoją pochodnię. A, dobra, same go zeżarły, to spoko. Ciebie po prostu. Remind me never to make you too angry, all right? Right. This time it's going to work. Dobra, kamienie, 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 kamienie. There's some plan. No, Misio, I can't. We'll be burned alive. Nothing will happen to you, I promise. Roderick, are you with us? To hell and back. No dobra. O, let's go, zbierając po drodze oczywiście wszystko, co jest do zebrania. Ja mam nadzieję, że my już nikogo z naszej drużyny nie stracimy. No nie wiem, otwieranie drzwi w płonącym budynku to jest raczej marny pomysł, ale nie mamy innego wyjścia. Dobrze. Tak jest, zagrzewaj go, zagrzewaj. Chłopak musi być pewny siebie. Zwłaszcza w takich sytuacjach, w jakiej przyszło nam się znaleźć. Dobra, jeden. Chyba jeden, no to Roderick jest twój. Dobra, tam jest następny, ale już sobie poszedł. Może będę w stanie rzucać kamieniami na tyle szybko, żeby ich po prostu powybijać. No bo raczej nie chcemy tutaj szczurów. Nie wiem, czy są gdzieś w ogóle? Kurde. Nie mogę się wychylić, nawet zobaczyć. Dobra, no nawet jakby były, to no tak jak mówię, nie chcemy tutaj szczurów. Żeby tych niewinnych ludzi nie zeżarły. A więcej opcji to ja tu nawet nie mam. A nie wiem, czy dam radę rzucić w całą trójkę, jeśli będzie trzeba. Chociaż tam właśnie z tym moglibyśmy się spróbować zgrać jakoś. Damy radę. Oh, thank you. Thank you. Lord bless you. Yes, thank you. And good luck. No! Take cover, archers! Well done, men. Keep your eyes open. No one must approach the cathedral. The cathedral. We're on the right. Ah, too dangerous. The archers shoot on sight. We're stuck here. A ten wózek nie pojedzie? No właśnie, pojedzie. O, ale to będzie przejebane. Dobra, mam tu jeszcze warsztat, widzę. Więc gra sugeruje, kolego. Daj se chwilę i se coś zrób. Także zaraz zobaczymy, chociaż ja już tam w zasadzie niewiele mogę chyba zrobić więcej. Wszystko co chciałem mieć... Już mam. Co jest? Bo nie zdążyłem zobaczyć, o co nam chodziło z tym łańcuchem. A, tu, oto. A co nam to dało? Coś sobie otworzyliśmy? O, tu jeszcze rzeczy leżą, nie widziałem. No tak, mamy tam przejście otwarte, dobra. To chwila... Podniosłem to? Nie.
To chwila, moment. No, dostajemy materiały, dostajemy... warsztat. No. I knew it. Roderick, what's going on? Where are you going? Let's go. It can't be. Roderick. There's nothing left. Did they burn your house down? It was my father's forge. Where I grew up. It's where... I know how you feel. But you're still alive, and your roots... They can never take that away from you. You're right. I know who I am. Come on. We have to save your mother. You'll see. Mommy's lovely. We'll go together. And we'll find another castle. Fine by me. No dobra, to został nam już nie ten przycisk, tylko wóz. Wystrzeliwać Luminosę bez ryzyka uszkodzenia. Luminosa to jest to, żeby szczury odgonić. To już mi nie jest potrzebne, szczury są moimi ziomeczkami, więc to ani Odoris też mi nie są potrzebne. Następnym tym jest, że Somnum mogę rzucać. Bezszelestnie eliminuje przeciwnika. To by mogło być nawet dobre, ale na jedno i drugie mi nie starczy materiałów, nie? Czy starczy? Minimalnie. No dobra, no na coś muszę wydawać te rzeczy, więc... dobra, w sumie to tak, gaszonko sobie możemy trochę... Z2 powiedzmy, znaczy 4 łącznie. No i lecimy! To co, będziemy pchać i się... jak to będzie wyglądać? A dobra, bo tu jesteśmy trochę... Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. All right, let's do this. Don't worry about me, kid. O nie. To mi się nie podoba. Nie, ja nawet nie mam, nie mogę tam strzelić. Nie, i ta muzyka, no to nie. Przecież ja wiem, jak to się skończy. No właśnie. Behind you. All right. Hugo, go! Your turn. Sorry. Sit! Sit!
Hugo, come on, we have to go. Why Roderick and Arthur sacrificed themselves. Just leave me alone! She's right, Millie. Roderick. He's gone, Hugo. He's resting now. I can't take any more of these bloody rats! Bastards! But they're going to get us too. Really? How? Like this. How do you... Hugo, tell me you're going to help us kill those bastards. Millie, we've got no chance without your brother, Amicia. You get that, right? I will help you, and you're going to help us save Mummy. You've got yourself a deal. Oh, kurwa. Dobra. Wracamy do gry. Stety, niestety. No na taki ładunek, to ja nie byłem gotowy. Ładunek emocjonalny oczywiście. Przeszło mi przez myśl, że wiecie, jak ja tam teoretycznie zupełnie opcjonalnie otworzyłem tę bramę i pokazaliśmy mu ten warsztat, to że on jakoś, no nie wiem, no zepnie się w sobie, coś i wykrzesa jeszcze wolę walki. A, bo on się na nas gapi, dobra. Wykrzesa wolę walki i przeżyje, ale... Ja się podniesie te bramy, da radę. Mogę nimi sterować? Mogę, dobrze. Dobrze, bo są mi potrzebne. Ale no niestety. Absolutnie bohaterskim czynem. Zakończył swoją przygodę z nami i obawiam się, że nasza kolejna dwójka może mieć niestety podobny finał. Traf. No, rzucaj! Kurwa! Dobrze. Oj. Byłem bardzo bliski. Bardzo potężnego zdenerwowania się. Skubani non-stop patrzą, ale dobra, to jest podejrzewam sekwencja, gdzie ja się muszę zmieścić pomiędzy... pomiędzy ich strzelaniem. Ja wiem, działam trochę na oślep z tymi szczurami. Dobra, co ja się będę. Dobra, strasznie dużo rzeczy tu jest, ja nie chcę ich przegapiać, co prawda materiały do wytwarzania są już średnio potrzebne, w sensie do wytwarzania ekwipunku, ulepszeń znaczy się,
Ale no, jeśli chodzi o wytwarzanie wszelkich tutaj alchemicznych substancji, to... to jak najbardziej jest to wszystko potrzebne. Dobra, to widzę, jakieś tam alternatywne drogi były, ale trochę mi się nie chce szukać już alternatywnych dróg, to już nie jest ten etap. Mamy tu szczury? Nie mamy. Lucas, Melly, stay where you are. So, I hear some children are asking for punishment. No, to mi się nie podoba. Dobra, to nam pomoże. Dzięki, Hugo. Piękne, dziękuję. Aż nadto. A teraz już na luzie. Some family. Melly! Help me. No one else must get in. Za dużo jest ujęć na tą dwójkę. Want to understand, Beatrice. Mommy! My child. Hugo! Amicia! Mother! Did Vitalis do this? He sacrificed them. He's past the threshold! Go get out of here! Oh, for pity's sake. Hugo, are you ready? Yes, the rats are here. Then let's go. Stay close to me. We're coming too. Let her go, Vitalis! This is your last chance! Well, well. Hugo, your power! You have to be careful! I'm fine, don't worry! This is a very gifted student. Too bad he's forgotten who taught him everything he knows. Shut up, you old fool! We're here to kill you, not listen to your speeches! And yet, look at you, walking towards me like lost sheep to their shepherd. That's enough, Vitalis! You're alone! Give us back our mother, or... Or what, exactly? I still have things to teach the Carrier. And his friends. You're so touching. Thank you. Thank you for your candor. Do you hear them? The angel? The angel of the new world! Get back! The light! Wait! I saw it! Come on! It's our blood, Melly. All right. Destroy him. Unite and devour them!
You have come to challenge me. He's getting them to regroup. They're not stopping. The lightning is stopping them. I can do it. Rudy, go on, you go. It's our only chance. Skoncentruj atak na zdrowie poślij w stronę białych. Aaaa! Zresztą nas. Kurwa, w ostatniej chwili. Ja pierdolę! Dobra, ja nie wiem, czy o to chodzi, czy nie o to chodzi. Pojęcia bladego nie mam. Dobra. Teraz już wiem. Gasić. Gasić i rzucać naszymi szczurami w ich szczury. To się minimalnie udało, tylko zdążyłem nie zeżreć. Niestety. Kurwa mać. Czasami mam wrażenie, że to trzeba przewidywać, czy gra za chwilę będzie chciała rzucić, w którym momencie i w którym miejscu. Jakieś kurwa podpowiedzi? Do chuja pana, no.
Ale mam po prostu uciekać, czy... Oj, tu chodzi. Okej, okay, a to co znowu? Boże, mi się nie wjebał w te szczury. Dobra, i trzeci raz. Ale dobra, czaję, nie mogę ten. Nie mogę przyjmować ataków na środku, żeby szczury Hugo mogły. Właśnie lecieć na niego później. A bo ty myślisz, że to tak łatwo, get away from them. No kurwa, ciekawe gdzie miałem get away from them. Do cholery jasnej, no. Wszystko od nowa. Bo muszę sobie dawkować te jego ataki po prostu. No tylko ja tam serio już nie miałem za bardzo gdzie uciekać. Dobra, no ale już mniej więcej czaję, o co chodzi. Tam jest trochę za mało miejsca na to wszystko. Mam wrażenie, że tu po lewej stronie jest lepiej. Dobra, no i muszę minimalnie po prostu się oddalać. Dobra. Teraz tam i tam. Zdążą? Zdążyły, dobra. I wracamy. Dobra, i minimalnie się przemieszczać po prostu.
Dobra, ja tu mam trochę miejsca. Ale właśnie mi się skończyło. No co za gówno! Co za gówno! Ja tu muszę dosłownie na pikselach operować, a nie mogę. Pojebane. Dobra, przyspieszmy to już, no. Wypad. Nie to. A nie wiem, czy zdążyłem. Dobra, zdążyłem. Ostatni. Znaczy chyba ostatni, no domyślam się, że wiadomo, zasada trzech. Dobra, leć. Dawaj. Fuck yeah! A, okej. Okay. Przecież jakaś kartenka jeszcze będzie końcowa, albo coś takiego, nie wiem, pojednanie rodzinne, czy coś. A tu kilka wymownych spojrzeń sobie wymienili jeszcze pod koniec. Uczeń i mistrz, czy można tak to określić. I tyle. Dobra, teraz właśnie wniosek, który mi się nasunął na sam koniec w zasadzie podsumowania, to jest, że ta gra nie wybacza w zasadzie. Minimalny błąd jest dead po prostu. Biegnie na ciebie strażnik, raz nie trafisz, dead. Zauważy cię łucznik, w zasadzie dead. Szczury zaczynają cię już tylko delikatnie podgryzać, dead. Nie ma opcji, że uciekniesz czy cokolwiek. Tutaj tak samo, delikatnie wpadłem w te białe szczury, teraz za przedostatnią próbą i już momentalnie, już spowolniony jestem na tyle, że nawet bieganie nic nie daje i po prostu gierarchir. Może jakbym miał to coś do błyskawicznej tam ucieczki, ale to podejrzewam, że musiałbym to szybko wybrać, rzucić, no nie do zrobienia. To koło wyboru, no też kurde,
bardzo stresujących sytuacjach wymagających żonglowania między tymi rzeczami, typu tu zgaś pochodnie, tu zbij pochodnie już zupełnie innym narzędziem, a tu jeszcze wyślij szczury. No masakra, ciężko mi było się w tym odnaleźć. Także gameplayowo... No, nie wiem, trochę chyba ta gra szukała. Mam wrażenie, że okej, niby jesteśmy skradanką, ale i to wychodziło w sumie okej. Te elementy, sekwencje skradankowe, ale jak już trzeba było właśnie trochę więcej akcji tu wrzucić i być bardziej maszynką do zabijania niż do skradania, no to już troszeczkę nie wychodziło. W sequelu to chyba będzie trochę lepiej rozwiązane, dostajemy kuszę i podejrzewam, że tam walka może będzie troszeczkę bardziej na porządku dziennym. Dobra, bo już tu zacząłem podsumowania, a tu kurde widzę, że mamy kolejny rozdział, czy nie? Mamy jeszcze jakiś gameplay, czy nie? Bo już się chciałem żegnać z widzami. Alright, let's go. Okej, dobra. Yes, that's all Lucas asked for. Is mommy going to get better with this? She will be alright, Hugo. Mommy is tough, isn't she? Just like you. That's right. I can't wait for us to find a new castle. Well, you've got the taste of a king now. We'll see what we can do. We have to leave the region first. So, were you able to go home? Yes. The nest is still there, but it's empty. I can't believe the rats are gone for good. Let's hope they are. Oh, Amicia, look! You want to try your hand at shooting? Not me. My sister's really good. Right, Amicia? All right. Czemu nie? Let's have a go. Good, good. The rule is simple. You have 6 stones, 6 possible shots. Try and shoot as many targets as possible. Are you ready? Ready. Go on, Amicia. Yes. No, a gdzie masz tego ostatniego? A, tam się schował, dobra. You won an apple, and all due respect. Yes, Amicia, well done. The apple's for you, Hugo. You're my biggest supporter. Oh, thanks. I was hungry. As always. Hey, today we're celebrating the third day without rats. There's a little fair down the street. Go take a look. A fair? A real fair? I've never seen a fair before. Hugo, Lucas is waiting for us. We should be getting back. But it's a fair. Come on. Hugo... Alright, but we can't stay long. Amicia, ty jeszcze nie wiesz, że... O, jebany gęsi. Ty jeszcze nie wiesz, że z Hugo się nie dyskutuje, jak on czegoś bardzo chce? That's the young boy. Oh no. No, boy, you just can't come in. But why? Because you can. That's why. Hey, is there a problem? Look, the problem is a kid and his sister are wanted around here. By important people. We just don't want any trouble here, you understand? I can see very well. Hugo, we have to go. What the fuck? Come on. No wiem, no. Ale czy czasem część ważnych osobistości nie gryzie już gleby? Może chcą nam dziękować po prostu, autografy pozbierać czy coś. No. No nie wypowiem się. Dobrobyt, co? Right, Slug? What? You'll see. Oh yeah? Then on three. One, two, three. O ty! No nie dogonimy go, nie ma opcji. Szybko przebiera tymi nóżkami małymi. What? The hawthorn? All of it. Let's go. Good. Amicia? Yes? Why are they looking at me like that? Melly looked at me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she had other things to do. That's not true. But it doesn't matter.
she going to sleep much longer? She has to get her strength back. With the herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right. Hey, Hugo. What? Do you think I'm pretty? You're ugly. Really ugly. Ugly? Me? You look like a big fat fly. A fly? Your own sister? Oh, such a slur requires punishment. Lucas! Hey! No, to wracając do podsumowania. Wielkie podziękowania dla całego osobu studia, naszych rodzin za wsparcie podczas pracy na grom i wielkie dzięki za stworzenie takiego, no, małego arcydzieła, bo chyba nie będzie jakieś nadużycie, jeśli użyję tych słów. No, więc gameplayowo momentami miałem wrażenie, że ta gra trochę nie domagała. Chyba będę musiał ją ściszyć w tym momencie, bo widzę, że się tutaj prześcigam na słupki głośności. Ale spoko, ja mam moc postprodukcji, więc wygram. No, gameplayowo czasami niektóre zabiegi w połączeniu z moim nieogarem skutkowały właśnie licznymi śmierciami i tak dalej, ale z drugiej strony, no rozumiem, trzeba było jakoś urozmaicić rozgrywkę, a nie non-stop skradanie, odwracanie uwagi, zagadki i tak dalej, więc spoko. Tu dużo rzeczy też przyjmuję na siebie i mój ogólny nieogar. Ale to jeśli chodzi o gameplay, a jeśli chodzi o historię, no to jest, kurde, jakiś, no, miodzio. Mega mnie wciągnęła ta fabuła. Wiedziałem, że, kurde, od początku mi tu delikatną nutką fantastyki i paranormal activity zawiewało. I miałem rację. I to, kurde, tak dość potężnie miałem rację, bo chłop inkwizytor otoczony szczurami i pizgający nimi jak jakiś kraken mackami, no to delikatnie zakrawa to fantastykę. Ale fajnie, bo jeśli chodzi o setting właśnie taki średniowieczny, to nawet takie delikatne nutki fantasy, no kurde, aż się same proszą. Żeby je tam gdzieś powrzucać. Także ja zawsze, jak jest jakaś właśnie gra, film czy serial właśnie w realiach, w czasach średniowiecznych i są po prostu jeden do jeden, bez żadnych tam, żadnego wydziwiania jakiejś magii, alchemii, potworów i tak dalej. Zawsze jestem trochę zawiedziony. Takie historyczne średniowiecze jest spoko, ale właśnie lekko doprawione takimi elementami robi o wiele większą robotę. Także historia mnie mega porwała. Jestem ciekaw w sumie, czy utrzymają poziom, czy nawet go może jakoś przebiją w części drugiej. Widziałem zajawkę kilkuminutową, ale głównie gameplayową. No, fabularnie wiadomo, nie będą nic zdradzać i bardzo dobrze. No, mam nadzieję, że będzie uderzać podobnie. Tu po prostu non-stop, chwili nudy dosłownie. Nie było takich... Znaczy, było kilka takich sytuacji, gdzie mogliśmy sobie faktycznie trochę odsapnąć, jak ten zamek na przykład przejęliśmy. Tam mogliśmy trochę odsapnąć, chwilę mieliśmy tak w spokoju, ale co zaraz, potem znowu mucka, szczury, rzeźnia, śmierć, zaraza, plaga, jakieś pojebane eksperymenty i tak dalej. No, chwili spokoju dosłownie, ale mega mi się to podobało, naprawdę. Jeśli chodzi o fabułę, to jest konkret.
Nie spodziewałem się, no naprawdę. Spodziewałem się skradanki ze szczurami, o tak. Tego się spodziewałem, skradanki, gdzie trzeba będzie kombinować, jak omijać szczury. No i w sumie to się nie zawiodłem, bo dostałem to plus jeszcze więcej. Więc no mega, a kurde, graficznie cudo, naprawdę. Tak wizualnie ta gra tak mi siadła, że dawno nie widziałem tak ładnej gry. Cyberpunk, okej, okay, był ładny, ale jakby mam wrażenie, że w trochę innym stylu. Tu mi bardziej taki Red Dead Redemption, że aż chciało się zatrzymać i patrzeć, i podziwiać. Chociaż nie było takich rozległych widoków, jak w Red Deadzie chociażby. Gdzieś tam sobie można było na jakiejś skarpie stanąć, czy coś, i po prostu popatrzeć. Bo no, jednak mieliśmy mocno zamknięte lokacje, ale jednak jak gdzieś tam się udało wejść trochę wyżej i popatrzeć na krajobraz, to robiło wrażenie, więc naprawdę mega. No i muzyka. No, o muzyce chyba wypowiadałem się najwięcej, ale tak idealnie po prostu wkomponowanej muzyki w to, co się dzieje, to chyba dawno nie widziałem, o ile w ogóle kiedykolwiek. No, że ta muzyka gdzieś tam była, okej, okay, no przeważnie jak zaczynała się akcja, to muzyka przyspieszała, jak były jakieś tam spokojniejsze fragmenty rozgrywki, to gdzieś tam była w tle, coś tam sobie delikatnie przygrywało. A tutaj po prostu fakt, jak były szczury, no to dobra, no to były te szczury, jak tylko się gdzieś ruszały i te skrzypce, te szybciutko tam gdzieś zapierdzielające w tle, odwzorowujące to, co się dzieje, trochę takie wajby kreskówek z Królikiem Baxem. Tam też w zasadzie każda akcja miała swoje odzwierciedlenie w muzyce. Nie wiem, czy zwracaliście kiedykolwiek na to uwagę. Albo Tomie i Jerrym też chyba tak było, że czy pościg, czy coś spokojniejszego, jak tam Tom Jerry'ego gonił, czy jak Tom w coś pizgnął w jakieś drzwi, albo coś takiego, to wszystko miało odwzorowanie w muzyce i w instrumentach, które grały w tle. I tu mam wrażenie, było mega podobnie. Tak, to na co też zwróciłem uwagę, jak Hugo sterował szczurami, że zawsze jak te szczury się ruszały, to ta muzyka była taka niepokojąca, żeby wzbudzić po prostu ten, no, niepokój, a jak Szczugo zaczął... Szczugo? Jak Hugo zaczął sterować szczurami... Szczugo to będzie jego pseudonim w Requiem, nadany by me. Jak Hugo zaczął przewodzić tym szczurom, to ta muzyka zmieniała się na taką troszeczkę przyjemniejszą dla ucha i mieliśmy wrażenie, że te szczury teraz robią coś dobrego i już nam tak nie zagrażają, jak właśnie w tych momentach, gdzie było słychać, że jest źle po prostu. Także naprawdę czapki z głów dla wszelkich sound designerów i twórców muzyki w punkcik. To jest akurat muzyka tutaj 10 na 10. Nie spotkałem się jeszcze chyba z tytułem, którym aż tak zwróciłbym uwagę na to, że muzyka odzwierciedla to, co się dzieje na ekranie. Bardzo fajny tytuł, bardzo fajna liniowa przygoda. Trochę miałem takie skojarzenia z Senuą, z Hellblade'em znaczy się. Jasne, gameplay różnił się zupełnie, ale też mieliśmy taką korytarzówkę nastawioną tylko i wyłącznie na poznawanie historii, a tam wiadomo, jakieś delikatne znajdźki i tak dalej, także to mi się tak teraz skojarzyło delikatnie. Oczywiście nie porównuję tych dwóch gier, ale jeśli chodzi o ładunek emocjonalny, jaki na mnie wywarły i na to, jak dobrze mi się w to grało i jak miło mnie te tytuły zaskoczyły, to tu bym je postawił obok siebie. No to co? No to mamy miesiąc do premiery Requiem. Mam nadzieję, że uderzy tak samo, że będzie już tylko lepiej. No i tyle, moi drodzy. Na dzisiaj to tyle i z Plucktail Innocence to też tyle. Ja dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, jak i każdego innego odcinka z osobna. Jeśli się podobało, oczywiście możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku i w kolejnej serii. Jak jesteście ciekawi, jaka to seria, to zapraszam na Discorda, a my jest cała rozpiska, w co będziemy grać aż do lutego, do premiery Hogwarts Legacy. Więc zapraszam, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej, pa!
pa.